Do rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych zachęcała dziś uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach Maria Sienkiewicz, prezes Fundacji Promyk w Suwałkach. Fundacja od kilku lat edukuje i angażuje suwalczan do pomocy chorym. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy na białaczkę zachorował 20-letni Sebastian z Suwałk. Dawcy nie udało się znaleźć, chłopak zmarł, ale Maria Sienkiewicz postanowiła kontynuować swoją akcję, aby dać szansę innym chorym. W tym roku troszeczkę inaczej robimy, względu na to, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po prostu po lekcjach często dojeżdżają do domów i, no, i czas im nie pozwala na to, żeby przyjść oddzielnie i jeszcze rejestrować się. Dlatego też od dzisiaj mamy prelekcje i po prelekcji od razu rejestrację. To znaczy my odwiedzamy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i w każdej szkole pokazujemy, co to jest choroba białaczka, pokazujemy, tłumaczymy, mamy kilka filmików, na czym polega ta choroba, jak można pomóc chorym, zwłaszcza tym, który potrzebny jest przeszczep szpiku, bo nie zawsze można uratować człowieka poprzez terapię chemio. I teraz, jeżeli tak jak w tej chwili szukamy dla młodego 16-letniego chłopca, między innymi dla niego, tak, dawcy, jeżeli nie będzie dawcy, człowiek umiera. No zresztą bardzo dużo osób już odeszło z tego świata tylko dlatego, że nie było dawcy. A wiemy o tym, że żeby zostać dawcą, to trzeba się zarejestrować i praktycznie nie ma żadnych problemów z tym, żeby pobrać te komórki macierzyste, bo ciągle przypominamy, że to nie jest sprawa wkłucia się w szpik i pobieranie szpiku, lecz pobierane są komórki macierzyste z krwi obwodowej. Znalezienie odpowiedniego dawcy, czyli tak zwanego bliźniaka genetycznego, jest niezwykle trudne. Wystarczy powiedzieć, że zarejestrowanych dawców komórek macierzystych z Suwałki okolic jest kilka tysięcy, natomiast dawcami zostało około 20. Przybywa na młodych ludzi, którzy kończą te 18 lat, ale oprócz tego mamy świadomość, że jest jednak duża ilość mieszkańców już dorosłych, którzy nie są zarejestrowani, bo po prostu albo nie słyszeli o tej akcji, albo nie wiedzą jeszcze dokładnie, na czym to polega, bojąc się, że to będą jakieś problemy zdrowotne po oddaniu komórek macierzystych. I dlatego właśnie co roku przypominamy, że to nie ma żadnych problemów zdrowotnych po oddaniu tych komórek macierzystych, no ale to jest jednak ogromna cena, bo ratujemy czyjeś życie. I nie boli, tak? Nie boli, oczywiście, że nie boli, no ale to jest wspaniałe komuś dać szansę po to, żeby ktoś mógł żyć.